Zgodnie z oświadczeniem rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego Artura Pieczarki, inicjatorem projektu uchwały jest burmistrz Nysy Jolanta Barska. Proboszcz parafii świętych Jakuba i Agnieszki w Nysie zwrócił się z wnioskiem o dotację na dofinansowanie projektu z funduszu norweskiego, który zamierza parafia świętych Jakuba i Agnieszki składać w najbliższym czasie. Wniosek o dofinansowanie wpłynął 7 listopada bieżącego roku. Planowane prace obejmują kompleksowy remont dachów, kaplic bocznych, remont i konserwację elewacji oraz wzmocnienie i remont sklepień NAW. Dotacja gminy ma stanowić 15% całkowitych kosztów remontu. Jest to kwota około 4 milionów złotych, płatna w 3 ratach po 1 300 000. Ja mam nadzieję, jak pozostali radni, że oczywiście w związku z tym, że jest to pomnik historii, jak już powiedziałem, pozostałe samorządy włączą się w współfinansowanie wkładu własnego, ale trzeba sobie zdawać sprawę i to było największym problemem w przekonaniu pozostałych radnych, że w ciągu tygodnia od momentu, kiedy komisja się odbyła do sesji, no takie luźne deklaracje nie zawsze mogą być wiążące i to będzie po prostu bardzo trudne. Z informacji uzyskanych od radnych Komisji Finansów wynika, że projekt uchwały trafił w ich ręce bezpośrednio przed spotkaniem w ubiegłą środę 21 listopada i był zaskoczeniem. Kosztorys remontu opiewa na ponad 26 milionów złotych. Zadanie miałoby być realizowane w latach 2013-2015 w ramach projektu współfinansowanego z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. A tutaj potrzebny jest głos Rady Miejskiej, więc z odpowiednim wnioskiem skierowała Pani Burmistrz pod obrady dwóch komisji już finansów i komisji urbanistyki. Radni dyskutowali już na dwóch komisjach, są oczywiście różne opinie, różne zdania i komentarze w tej sprawie. Decyzje o ewentualnym dofinansowaniu dotacji do tego projektu remontu będzie zapadać na najbliższej sesji 28 listopada. Wtedy radni też będą rozmawiać właśnie na ten temat. Wątpliwości osób komentujących wydarzenie budzi fakt, że projekt uchwały nie przeszedł kontroli działu prawnego urzędu, co może skutkować potencjalnym unieważnieniem uchwały w przypadku ujawnienia niezgodności z przepisami lub innymi regulacjami, a takie wątpliwości pojawiają się już dziś. Taki szybki tryb wprowadzania tego na porządek dzienny Rady Miejskiej no jest co najmniej dziwny. Z tego co wiem, nie bardzo nawet zgodny z regulaminem. Zgodnie z zatwierdzoną procedurą w sprawie określenia zasad udzielania tego rodzaju dotacji, wnioski składa się w Urzędzie Miejskim w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania środków. Nie wiadomo również, jakie planowane inwestycje zostałyby wykreślone z projektu budżetu. Jeżeli zapadnie decyzja pozytywna, jeżeli radni podejmą taką uchwałę o przyznaniu tej dotacji, w ciągu najbliższych tygodni będziemy się zastanawiać, z czego zrezygnujemy i wtedy, myślę, taka odpowiedź padnie, z czego zrezygnowaliśmy, żeby udzielić dotacji, o ile radni taką pozytywną decyzję podejmą. Jednym z wniosków podczas prac komisji było rozważenie możliwości partycypacji innych gmin oraz innych podmiotów w dofinansowaniu wkładu własnego remontu bazyliki. Na Komisji Urbanistyki była żywa dyskusja w tej sprawie, było wielu zwolenników i przeciwników. Ostatecznie padły dwa wnioski. Pierwszy wniosek pana radnego Satory o odrzucenie projektu uchwały. Ten wniosek nie uzyskał akceptacji. Drugi wniosek pana radnego Zająca, który wnioskował przyjęcie uchwały. Z tym, że żeby uzyskać zapewnienie o współfinansowaniu tego wkładu własnego przez kurię, ministerstwo, starostwo, marszałka województwa i wojewodę. Według informacji uzyskanych z zarządu gminy nie ma praktycznej możliwości partycypacji innych gmin oraz innych podmiotów w dofinansowaniu wkładu własnego remontu, więc trudno będzie zrealizować wniosek radnych i prawdopodobnie cały ciężar finansowy spadnie na barki gminy Nysa. To jest bardzo duża kwota, bo z tego co wiem, to jest no, około pół w ogóle środków, jakie gmina Nysa wydaje na inwestycje miejskie. W związku z tym na pewno odbije się to na jakości inwestycji w przyszłym roku. A trzeba wiedzieć, że Nysa no, póki co ma coraz mniej mieszkańców i coraz mniej inwestorów. Stąd też każdy pieniądz wydany na inwestycje, szczególnie takie, które przygotowują większe inwestycje, jest bardzo cenny. Ja uważam, że dotacje należy przyznać. Jak wiemy, jest to pomnik historii, jeden z najcenniejszych zabytków Nysy. Zdania na temat projektu uchwały są podzielone. Pierwsze wrażenie, które jest jakieś takie negatywne i muszę powiedzieć, że jestem trochę zdziwiony, bo
Kościół katolicki ostatnio dostał bardzo dużo pieniędzy poprzez chociażby środki, które były wydawane, jak wiemy już w tej chwili, z naruszeniem prawa przez Komisję Majątkową, a w tej chwili okazuje się, że Kościół katolicki nawet nie ma na wkład własny po to, żeby dostać dużo większe pieniądze z innej fundacji. Wydaje mi się, że jest to szyte grubymi nićmi, ale niech się wypowie na ten temat Rada.